tułacze losy świętej rodziny według błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Ewangelia dość zwięźle opisuje podróże Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa poprzedzające przyjście na świat Pana Jezusa, jak i ich poniewierkę związaną z ucieczką przed siepaczami Heroda do Egiptu. Więcej szczegółów o tym mimo wielu przeciwności radosnym czasie narodzenia i niemowlęctwa naszego Zbawiciela, możemy poznać dzięki pobożnej lekturze, jaką są uznane przez Kościół objawienia błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Korzystając z możliwości, jakie oferuje nam współczesny świat, lubimy podróżować, dbamy jednak o to, aby nasza podróż była jak najbardziej komfortowa i bezpieczna. Czy wyobrażamy sobie natomiast kilkudniową lub kilkumiesięczną pieszą wyprawę bez drożami, nocą, w mrozie, chłodzie lub upale, bez zarezerwowanego uprzednio miejsca noclegowego, czy bez nawigacji GPS, wskazującej nam właściwą drogę i chroniącej przed zabłądzeniem? A taką przecież podróż odbyła kilkukrotnie święta rodzina, wyprawa do Enkerem. Pierwsza z tych podróży miała miejsce tuż po wcieleniu pana Jezusa. Jak pisze święty łukasz ewangelista, najświętsza Maryja Panna wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Oznacza to, że nastoletnia Maryja. Z Jezusem pod swoim sercem, oraz z mężem świętym Józefem, który wtedy nawet jeszcze nie wiedział, że został ojcem i opiekunem Boga człowieka, udała się w 150-kilometrową pieszą podróż do swojej krewnej świętej Elżbiety i jej męża Zachariasza, którzy mieszkali w Enkerem. Teraz jest to część zachodniej Jerozolimy. Błogosławiona Anna Katarzyna Emerich tak opisuje tę podróż świętej rodziny. Widziałam Maryję z Józefem w podróży ku południowi. Raz widziałam ich nocujących w pewnej chacie oplecionych ścianach, porosłej liściem i pięknymi białymi kwiatami. Szli drogami, którymi później często chodził Jezus. Widziałam ich, jak krople balsamu zebrane po drodze mieszali z wodą do picia i jedli chleb. Maryja miała na sobie brunatną wełnianą suknię, na niej inną, szarą, z paskiem, a na głowie żółtawą chustkę. Józef niósł w tłumoczku długą, brunatną szatę z kapturem i z wstążkami z przodu, którą Maryja przywdziewała i lekroć szła do świątyni lub synagogi. Mieszkańcy zdumieni jej pięknością, i wzruszeni całą jej postacią, cofali się z pewną skromnością. Po narodzinach Jana Chrzciciela Józef wrócił po Maryję i razem tą samą drogą ruszyli do Nazaretu. Podróż do miasta Dawidowego. Już kilka miesięcy później, za sprawą rozporządzenia Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie, święta rodzina, Musiała wyruszyć w kolejną podróż. Tak pisze o niej święty Łukasz, ewangelista. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Błogosławiona Katarzyna Emerich, zgodnie ze swym widzeniem mistycznym, podaje nam więcej szczegółów tej wyprawy. Pisze, że świętemu Józefowi ukazał się anioł, mówiąc, iżby wnet z Maryją udał się do Betlejem, albowiem dziecię jej tamże ma się narodzić. Józef otrzymał od anioła polecenie, Zabrania kilku niezbędnych rzeczy i jednorocznej oślicy, która wskazywała im drogę. Dzięki relacji niemieckiej mistyczki, wiemy, że Maryja i Józef posilali się w trakcie podróży małymi chlebami oraz rosnącymi w niektórych miejscach jagodami i owocami, a pragnienie gasili chłodzącym i wzmacniającym napojem. Dużą wagę przywiązywali do higieny, często się myjąc. Przez pierwsze kilka godzin podróży z Nazaretu do Betlejem, świętej rodzinie towarzyszyli matka Maryi, święta Anna, oraz jej krewna, Maria Kleofasowa, a także kilkoro sług. Potem Józef i Maryja pożegnali się z bliskimi i sami ruszyli w dalszą drogę. Wizjonerka widziała świętych małżonków, idących przy padającym śniegu przez ciemną dolinę. Maryi było bardzo zimno i musiała się zatrzymać, aby choć trochę się ogrzać. Podczas postoju prosiła pana Boga, aby nie pozwolił jej zmarznąć i wtedy ogarnęło ją tak wielkie ciepło, że świętemu Józefowi podała ręce, by się nimi ogrzał. Nie tylko w samym Betlejem, ale już w trakcie podróży, święta rodzina spotykała się z brakiem gościnności. Anna Katarzyna Emerich wspomina na przykład o gospodarzu, który odmówił Józefowi noclegu, i dopiero później strofowany przez swoją żonę, wskazał podróżnym drogę do gospody. Niestety, również tam o mało ich nie przyjęto. Jednak jak czytamy u wizjonerki, gdy święta dziewica zbliżyła się i prosiła o nocleg, żona gospodarza bardzo się wzruszyła, a także i mąż jej, który zrobił im miejsce w pobliskiej szopie. Z kolei gdy Józef i Maryja dotarli do pewnego wielkiego domu pasterskiego, gospodarz wprawdzie przyjął ich mile, ale jego żona zupełnie ich zignorowała. Wedle świadectwa Katarzyny Emerich, kobieta miała poczuć się zazdrosna o piękno Maryi. Wizjonerka podaje też, że trzydzieści lat później pan Jezus uzdrowił tę kobietę z choroby i oznajmił jej, że przyczyną jej dolegliwości była niegościnność wobec jego rodziców. Przed wejściem do Jerozolimy Józef i Maryja załatwili z urzędnikami rzymskimi. Formalności spisowo podatkowe, po czym udali się w poszukiwaniu noclegu. Gdy nic nie znaleźli, Józef przypomniał sobie o grocie pasterzy owiec za miastem. Tam w grocie narodzenia zakończyła się ich podróż do Betlejem. Narodził się zbawiciel. Ucieczka do Egiptu. Kolejna wyprawa świętej Rodziny. Została zainspirowana przez anioła pańskiego, który ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w noc dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Z objawień błogosławionej Katarzyny Emerich wiemy, że w trakcie tej długiej i trudnej podróży święta rodzina nocowała na pustkowiach i w dolinach, wędrowała oddalona od głównego szlaku i gospód, aby nie ryzykować życiem dzieciątka. Taki sposób podróży narażał na kontakt z dzikimi zwierzętami, a i niebezpieczeństwa ze strony ludzi nie udało się zupełnie uniknąć. Dobrym tego przykładem było spotkanie ze zbójcami którzy jednak według widzenia niemieckiej mistyczki przeszyci promieniem łaski ze strony Dzieciątka Jezus pozbyli się złych zamiarów i zaprowadzili wędrowców do swojego obozu Żona herszta bandy ugościła świętą rodzinę chlebem owocami miodem i napojem a dla Dzieciątka przygotowała kąpiel jej mąż dostrzegł niezwykłość malutkiego Jezusa i polecił żonie aby zapytała Maryi czy w wodzie w której kąpała Jezusa mogłaby umyć ich trzyletniego trędowatego syna matka boża pokornie zgodziła się a syn rozbójników został w trakcie kąpieli cudownie uzdrowiony ze swojej choroby według niemieckiej mistyczki był to dysmas Dobry łotr, który został ukrzyżowany z Panem Jezusem i któremu zbawiciel obiecał, zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Po wizycie u rozbójników, święta rodzina ruszyła w dalszą podróż przez pustynię. Dziesięć dni później Józef, Maryja i Mały Jezus dotarli do granicy z Egiptem, a mijając kolejne pogańskie plemiona, Dotarli w końcu do miasta Heliopolis. Ciężkie życie w Heliopolis i Matarei. Charakterystycznym elementem pobytu świętej rodziny w Egipcie było to, że ilekroć przychodzili do miejsca, gdzie czczono pogańskie bożki, te były niszczone, na przykład przez trzęsienia ziemi, przez co miejscowa ludność prześladowała ich i nienawidziła. Tak stało się między innymi właśnie w Heliopolis, gdzie święta rodzina mieszkała przez pierwszy rok pobytu w Egipcie. Józef pracował już to w domu, już to poza domem: wyrabiał długie laski z okrągłymi główkami, małe trójnogie stołeczki z rączką do chwytania i coś w rodzaju koszy. Sporządzał wiele lekkich plecionek i sześcio czy ośmiościenne lęki Lekkie wieżyczki z cienkich i długich desek, w górze ostro się zwężające i kończące się główką. Były to więc zapewne strażnice lub budki do ochrony przed promieniami słońca. Najświętsza panna tkała dywany, a nadto zajęta była jakąś robotą, przy czym miała obok siebie laskę zakończoną małą główką, nie wiem tylko, czy przędła. Czy też coś wyszywała? Czytamy u błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Niedaleko swego mieszkania wystawił Józef mały domek, w którym święta rodzina zbierała się razem z mieszkającymi w okolicy Żydami na modlitwę. Wielu z pomiędzy tych Żydów zapoznało się ze świętą rodziną. Maryja robiła im różnego rodzaju roboty kobiece, a w zamian za to, oni zaopatrywali ją w chleb i inne środki do życia. Kontynuuje opis życia rodziny Pana Jezusa Emerich. Z Heliopolis, Józef Maryja i Jezus udali się na południe docierając do Matej. Dzisiejsza Mataria, gdzie Józef znalazł dla siebie dużo pracy. W pogańskiej świątyni, którą odstąpili im miejscowi kapłani, Józef otworzył synagogę, gdzie dbał o odpowiedni poziom modlitw i wokół której skupiła się grupka miejscowych Żydów. Święta rodzina żyła tu bardzo ubogo. I gdy któregoś razu Józef wrócił do domu bez zapłaty za swoją pracę, przygnębiony biedą i otaczającym go pogaństwem, zaczął gorąco się modlić. Wtedy ukazał mu się anioł który oznajmił, że mogą wracać do domu w Nazarecie, bo ze strony Heroda nie grozi im już niebezpieczeństwo, a on będzie się nimi opiekował w drodze. Powrót do Nazaretu. Następnego dnia święta rodzina spakowała cały swój skromny dobytek i żegnana przez przyjaciół, wyruszyła do domu w Nazarecie. Najpierw czekała ich trudna droga przez pustynię. Aby chronić się przed promieniami słońca, na głowach nosili, zrobione przez Józefa, osłony złyka. Maryja miała na nogach sandały, a mały Jezus, sporządzone przez Józefa także złyka, trzewiki, aby nie parzył go w stopy gorący piasek. Po opuszczeniu Egiptu, święta rodzina zatrzymała się na około trzy miesiące w gazie. Józef wciąż obawiał się niebezpieczeństwa, ale napomniany przez Anioła, że nic im nie grozi, udał się z Maryją i Jezusem do Nazaretu. Tam dobiegła końca pierwsza część wędrówek, które odbył pan Jezus ze swoją świętą rodziną. Kolejną, pielgrzymkę do świątyni jerozolimskiej, znamy dobrze z kart pisma świętego, a następne, były związane z okresem publicznego nauczania zbawiciela, gdy przemierzył on ziemie zamieszkane przez naród wybrany wzdłuż i wszerz. Jest to już jednak opowieść na inny czas i osobny artykuł. Czytał Janusz Komenda. Artykuł ukazał się w 133 numerze Przymierza z Maryją z listopada grudnia 2023 roku.